Szczerze powiedziawszy, zawsze interesowałem się kamerami i właściwie wszystkim, co tyczyło się właściwie mediów. Między innymi radiem też. A mój tata nigdy nie miał telewizora, zawsze miał tylko radio. I tak stwierdziłam, że to musi być ekstra praca. Chodząc jeszcze do liceum czy gimnazjum, nie wiedziałam, że będę robić takie coś, że mała ja nie wyobrażała sobie tego, że będę w stanie nagrywać w studio jakieś podcasty, jakieś audycje. Ściany nam opadły, po prostu jest to coś niesamowitego, jesteśmy bardzo wdzięczni, że uczelnia nam to wreszcie dała. Pracujemy na takim sprzęcie, że rzeczywiście uczymy się właściwie tego, co potrzebujemy. Ma się taki troszkę, można powiedzieć, taki przedsmak, taki trochę profesjonalizm tego, co można robić w przyszłości. Jak już usiadłam, jak już się ustawiłam, jak już założyłam sobie słuchawki, jak usłyszałam siebie w tych słuchawkach, stwierdziłam, kurczę, to jest to, co ja chcę robić.